Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale, z tej strony Bartu. Zapraszam na kolejny materiał z gry Vaporum. Dokładnie lokacja się nazywa Arx Vaporum. Tutaj nic nie ma, dziwne, taka tylko takie przejście. O cholera, ogłuszony. Troszkę sfrajerowałem się używając tarczy, dlatego że nie możemy używać tych tarcz lepszych. Do końca gry zostały dwa poziomy, także nie za dużo. O kurczę, pudło. Ogłuszony. Weźmy mu jeszcze, zapodajmy trochę elektryki. Dobra. Pudło. Ale go chyba nie żyje. Dobra, 50 fumium wpadło na konto. Cieszę się bardzo. Jestem ciekawy, czy możemy gdzieś zresetować obwody. Zrezygnowałbym z tych tarcz i poszedł w dual wielding, oburęczność. Noszenie dwóch broni naraz skutkuje zmniejszonym zadawanych obrażeń i precyzji. Zmniejszenie kary do precyzji 7. Tu mamy 14, 21, 28 i 35. Dobra, wiecie co? Chyba pójdziemy w tego zbrojnego, chociaż zbrojnie daje nam tylko i wyłącznie życie. No, a używamy teraz de facto broni krótkiej. To jest chyba broń krótka. Nie, broń długa nawet. A broń krótka to jest która? To jest broń sieczna, pisze. Ja pierdzielę, broń długa. Dobra, dajmy w broń długą. Dosyć używamy, zresztą mamy 260 sztuk amunicji. Ah, the elevator shaft leading to the main generator room of the tower. I need to get there to shut down this abomination. Dobra. Czekajcie, dobra, idziemy tutaj. Tutaj widzę, mamy drogę w jedną stronę, ale tutaj coś może być ukryte. Podejrzane, nic tutaj nie ma. Ciekawe. Wiecie co? Chyba tam chyba nie ma. Zaskoczmy tam, co tam. O cholerka jasna, gdzie to nas przyniosło? Ja pierdziu. Sophie, wait, it's me. Biuro. Wiecie co, nie, tutaj nie będziemy się na razie przemieszczać. Na razie tutaj nie będziemy spadać, bo nie wiadomo, czy jest taka potrzeba na razie tam wchodzić. Rozejrzyjmy się po dalszej części mapy. Być może tam wrócimy zaraz, ale... I need a key. Boże, kurde, nie męczy. O, shit. O, shit. 125. Dobra, musimy tego byczka rozwalić. Udło. ...98 tylko. Spróbujmy walić tą pałą. Czego nie mogę atakować? Co jest? Ta pałka to największe obrażenie niż ta broń długa, ale no to powalczymy trochę pałką.
Faktycznie sporo mu zadajemy obrażeń tą bronią elektryczną. Sto. Sześć. Taki skupaniec wytrzymał. Ile gość ma życia? Ze 3000? No to wychodzi. Do 3000 życia na pewno. Pudło nam czasami siada. 143. Ładnie. 105. Najmniej mu jeszcze raz. Jest, kurde, wytrzymały mega. Nie wiem, on się leczy? Czy jaki ciul? Ja pierdziu, 50 fumium. Jeszcze nam nic nie wydropił, ham. Dobra, pewnie będziemy musieli zejść do biura. Bo tutaj przejścia nie ma. Tutaj mamy teleport jakiś i mamy... Aha. Widzicie, tutaj przejścia nie ma. Integralność, wytrzymałość 4, walka 5, o 1330, no mniej mamy życia, ale otrzymujemy obrażenia od głównej broni, więc pewnie zakładamy to. I tu mamy doskonały stabilizator celu, no tu mamy znakomity. No, to też trzeba zmienić, a tej tarczy nie mogę, moi drodzy, założyć. To jest jakiś absurd. A tarcza jest mistrzowska. No kurde. Pistolet cesarski. 80 obrażeń. Sztylet. Sztylet ze stopu. Aby wejść do pomieszczenia generatora transportowego, należy uzyskać zgodę starszego oficera Markusa Rajka. Po dokumenty i klucze proszę się zgłaszać do jego biura na dole. Aha. Ja mam jakiś klucz. Który de facto możemy tutaj chyba użyć zaraz. Ja sobie zobaczę na mapkę, ale tutaj jeszcze nas też nie było. Kolejna pułapka. Oh shit. Ale pudło. Działku mnie punktuje z jednej strony. Dobra, właściwie nie ma. A to działko się cały czas przemieszcza, Hellera. Działko trzeba zniszczyć, dlatego że zostawi nam punkty doświadczenia. Ajajajajajajaj. Za każdym razem w innym miejscu się pokazuje. Dobra, ale to nie jest na żaden problem. O, 156. Super.
trzy uderzenia i się chowa. Okej, okay, pobawimy się. Dobra, załatwione. 9 kulek. Jedyne możliwe przejście to chyba jest tutaj na razie tylko tutaj, gdzieś nam się otworzyło w tym momencie. Lustro, przedmiot fabularny, zwierciadło służące do odbijania promieni. Niesamowite, to co osiągnęliśmy dzięki Fumium przez ostatnie 3 lata przechodzi wszelkie wyobrażenie. Technologia teleportacji jest teraz stabilna i bezpieczna. Wciąż pojawia się parę zgrzytów, to fakt, ale z czasem wszystko się da naprawić. Pani Reich, pan Kroll i ja przygotowaliśmy kilka komór testowych, każda jest połączona z centralną. Wielki robot to mój przyjaciel, złych ludzi bije, a ze mną się bawi. Sophie Reich. O kurde. Dobra, czekajcie. Tutaj chyba byłoby tyle. Czas się wrócić. De facto mamy nawet 2 przejścia. Tutaj mamy 6 dźwigni, z tego co widzę. I każdą prawdopodobnie będziemy musieli tutaj w jakiś sposób nacisnąć. O kurde. Kolejny robocik. O, żeż mordę. Wygląda na to, że córka Rajka, Sophie, znalazła własny sposób na roboty i mechanizmy z Fumium. Nie wiem jak, ale zaprzyjaźniła się z jednym z golemów. Są raczej niebezpieczne, dysponują dużą siłą i są nieprzewidywalne. Miejsce na akumulator. Rozładowany. The battery needs recharging. Dobra. Kolejny przedmiot fabularny. Na pewno z tym golemem będziemy walczyć, to bez... O, shit. No super. ...141. No tak, walka z dwoma tymi fantomami na pewno nie będzie łatwa. Pudło, kurde. Nie wiem, czy walczy z tym samym. No szkoda punktować dwóch. Dobra, jednego nie ma. Z tego co widzę. Tarcza. Tarcza szmato. Ile to się będzie kurde żył? 133, ładnie. Pięknie nadsiadło. Kurde, czasem mu chyba uleczy. Dobra. Mamy jakiś akumulator do naładowania. Wszystkie tutaj te drzwi 4 są zamknięte. Z tego co widzę. Dobra, trzeba chyba się wrócić. Mamy na kolejne przejście, ale moglibyśmy... Mamy zardzewiały klucz. Na pytanie, moment. Czekajcie, bo tu mamy zardzewiały klucz, a tu mamy chyba jeszcze... Nie, tutaj już jest przejście w tą stronę.
A tutaj co jest? Dźwig... ta. Winda chyba. I need to use a charged up abrogator to destroy the barrier. Muszę naładować. I need to use a charged up abrogator to destroy the barrier. Żeby zniszczyć barierę. Dobra, tutaj chyba się przenosimy do lokacji w dół, do biura. No to wychodzi. Tak. Biuro. O kurde. No tak. Tak na pewno tutaj zdziałamy coś. Aj, kurde, Bela, zapatrzyłem się. Skubaniec. Wystrzelamy ich jak kaczki. Oj, mam nadzieję, że jedynka siądzie. Ej, nie siadła. Ale flaki z olejem. Pudło. Prawdopodobnie wszystkie te potwory tutaj trzeba zabić. Fajnie by się dało, kurczę, zresetować nasze punkty. Ale wiecie, co, gość zginie, to my nie otrzymamy tutaj... nie podniesiemy przedmiotu. No cóż, szkoda. Czekajcie, bo to chyba zużywa dwie sztuki amunicji. Tu mamy coś, co 114 zadaje obrażeń. Z dwóch strona spakują, kurde bela. Dobra, jednego nie ma. Pytanie, czy my tu musimy wszystkich zabić? No to wychodzi. Lery 137. Aj kurde, jaki ma zasięg. Dopóki nie podejdzie, to... No chodź tu pieronie. Dobra, nie mamy wyjścia, musimy chyba wszystkich wytłuc. Ogłuszony. Co mi z jego ogłuszenia? Spójrzmy użyć dwójki. O, dwójka siadła na szczęście. Dwójka ma większy zasięg. A to jest co? Znakomite. Dobra, kolejny przeciwnik nie żyje. Pudło, niech to. No, trzeba się troszkę tak pobawić, widzę. 122. O kurde. Pewnie urok to straczka. Jak jeden, to drugi. Uciekł. Drań wstrętny. Ucieka skubaniec. Weźmy, załóżmy może to. O, sami siebie atakują. O, 253 obrażenia. Konkret. A to jest broń chyba już. Ale 214 obrażeń. Karabin komendanta. 207. Co prawda dłużej się ładuje, ale chyba większe obrażenie zadajemy tą bronią. 371, to chyba nasz krytyk. Nasz największy, nasz ten hit. Dobra ta broń, bo ma zasięg 4. Co prawda długo się ładuje, ale obrażenia na poziomie 250. Jak tam nasz poziom? To jeszcze sporo do końca poziomu. 236.
plecy, 200. Dobra, i ktoś jeszcze tu został? Moment. Okej, udało się. O, nawet przejścia nam się tutaj pojawiły. Kurde, mogę wcześniej w ten sposób zrobić, aczkolwiek byłby problem, bo musiałbym walczyć chyba z 6 przeciwnikami naraz. Czy któryś jeszcze coś tu wydropił? A tu mamy kolejne przejście, zdaje się. Dobra, tutaj mamy jakieś przejście. Kurde. Co to jest? Możesz mogę. To jest zamknięte. Ojojojojoj. Fajna zagadka. Dobra, udało się. Udało się. Dobra, trzeba się uleczyć, bo nie wiadomo, co nas tutaj czeka. Kolejna skrzynia. Srebrny klucz. The inevitable has come. The Bureau has called for me to answer for the accident in the Ox Vaporum. They're sending an escort ship to take me to Capital Island. My heart is pounding. In a way, I'm looking for... Get married, they said. What's the worst that could happen? I'm looking forward to seeing the beautiful Citadel again after several years, but it's a pity Sophie can't come along. I so much want her to see the normal world. Leaving the tower with Laura in charge. To say I'm worried is an understatement. I have no idea what to expect from her when I return. O kurde, Bella. Co tu się dzieje? Dobra. Kurwa, skurczybyk się leczy. Ale jakoś zimno, skubańcy. Czekajcie, trzeba tutaj wszystkich jakoś tak ściągnąć, żeby kolejny raz uderzyć. Skubańcy jest odporny na ogień przecież. No tak. Pojedynczo trzeba tutaj jakoś ich zachlastać. Nie wiem, czy to był dobry pomysł tutaj wchodzić między burkę a zakąskę. Jednego nie ma w amatora. Kurde, pudło. Dobra, kolejnego nie ma. Wow. Ten skurczybyk to będzie chyba żył najdłużej z nich wszystkich. Całe 82 punkty utracimy. Fest. Zawsze to dwóch mniej. No 40 fumi wpadło.
Ten jest przeciwnik najbardziej wskurzający. Bo się skuba jest leczy po 42 punkty aż. Także to jest jakiś absurd. Co mu stracę, to on się leczy. 104, ładnie. Skubaniec, nie lecz się, ham jeden. Kurde. Robocop, niezniszczalny. Temu przeciwnikowi byśmy większe zadawania zadawali obrażenia, jakbyśmy mieli miecz. William Bond, główny zarządca. Czekajcie, bo tu mamy jedno przejście, tak? Dobra, ja chyba tędy przeszedłem. Dobra, możemy tędy przejść. Nareszcie wszedłem na zewnątrz, szmat czasu, chociaż niewiele tam do zobaczenia. Mgła nieustannie zasłania morze. Na szczęście dzięki chłodnej bryzie poczułem, że żyję. Dobra, czekajcie, bo tu coś jeszcze było. Doskonały generator pola osłonowego. To też do wymiany. A tak poza tym to chyba tutaj pusto. Jeszcze tu mamy drugie przejście, które de facto Handy Rungralf, główny inżynier. No fajnie, że to nie działa. I tu jeszcze mamy jakieś jedno przejście. James Kroll, zastępca kierownika produkcji. Doskonały obrońca. I tu mamy znakomity. Doskonały to jest chyba najwyższy poziom. Ale czekajcie, tu mamy wszystko pozamykane, więc jedyna droga, która możemy tutaj chyba przejść, to jest w tym momencie złoty klucz. Kurde, złoty klucz. O kurde, widzicie, złotego klucza to ja nie mam, ale tu czekajcie, bo tu jeszcze drugie jest przejście. Tutaj jeszcze mamy jedno przejście. Gdzie ten robaczek przeszedł? Kurde, nie trafiłem? A to drań. Będziemy się bawić ciuciu babkę znowu z następnym przeciwnikiem. 246 obrażeń. Całkiem sporo. Ale pudło niestety. I w plecy mu. Wybiłeś. Pudło. Ja też. Dobra. Nie ma potworka. Zobaczmy. No kurde. Gdzie to nas przyniosło? Tu mam jakieś przejście. Do... Aha, tutaj musimy coś postawić. Tylko pytanie, co kurde, jak ja tu wszystko potrzebuję. Czekajcie, chyba zbierzemy... ten gadżet, który tu de facto chyba zostawiłem. Ale to nie tutaj, przepraszam, tylko tutaj. Jego użyjemy jako dźwigni, jako ciężarka.
nadzieję, że to pomoże. Ale nie, bo to tylko na chwilkę to działa. Aha. Ale to z dupy, moment, to jakaś zagadka jest, którą de facto trzeba będzie jakoś rozwikłać. Strasznie to się szybko, kurde, znika. Muszę pomyśleć, jak tutaj to rozegrać. Okej, chyba już wiem, o co chodzi. Tutaj jest przekładnia. Znaczy, nie przekładnia, a... Ale to też, kurde, nic nie działa. Kurde, czego to się nie da? To ile trzeba tego postawić? Może cegłę tu trzeba postawić? Nie, bo to też znika chwilkę. Ajajajajaj. Beznadzieja to jest. Beznadzieja. Chyba już mam pomysł. To nas przenosi tutaj. Więc jak wyrzucimy to, to nas to sieknie tam. To trzeba coś wyrzucić w takim razie. Tylko pytanie teraz co? 120, 180. Jednoręczna broń sieczna. Długa broń... Aha. Weźmy, wyrzućmy to. Okej. Dobra, zagadka rozwiązana. Doskonały porażacz. Doskonały porażacz. To będzie, zamienimy za to. Obrażenia 140. O kurde, a czekajcie, bo tu coś jeszcze mam. Znakomity, a nie, to jest wyładowarka. Wyładowarka to jest znakomity porażacz, to jest doskonały porażacz. Dobra. I tu mamy jeszcze jakiś listik. Nowy dzieciak, ten cały król, myśli, że taki z niego cwaniak. Nie spotkałem chyba nigdy nikogo, kto tak chętnie wychwalałby wspaniałe biuro. Wszystko, co wyżygają, jest dla niego święte, niezależnie od wszelkich wad projektu. Okej, czekajcie, bo to nam... Aha, czy to nas przynosi w drugą stronę, dobra. Ale co z tego, jak my dalej nie możemy tutaj przejść, bo nie mamy klucza. Wiecie co, wróćmy się z powrotem teraz do Vax. Ax Vaporum, przepraszam. Mam jakiś klucz jeden, z tego co wiem. Ten klucz się nazywa srebrny klucz. Czy tu pytanie, czy gdzieś ten klucz potrzebowaliśmy? Tak się, kurczę, zastanawiam, gdzie ten klucz możemy użyć. Może tutaj. Ale tutaj nie, no tutaj potrzebujemy, kurde bela. Tutaj potrzebujemy naładowany akumulator. To mi nic nie daje, cholerka. No to widzicie, nie mam nigdzie miejsca, nie mam nigdzie możliwości użycia tego klucza, który mamy. Tutaj na mapie nie ma nigdzie a tutaj mamy drzwi jeszcze zamknięte, przepraszam bardzo, przepraszam. Być może to będzie tutaj, ale tutaj nie widzę nic, żeby... Cholerka. Przepraszam, jest. Super. Jednak się udało.
O kurde. Tu jakaś kolejna zagadka jest z tymi obracającymi się. Aha, tutaj musimy... Looks like it's missing something on the top. Tak, tu jest zwierciadło jest. Lustro, ale to mamy tylko jedno lustro. Miejsce na akumulator. Co mi z jednego lustra? Looks like it's missing something on the top. Potrzebujemy troszkę tych luster tutaj. I to chyba całkiem sporo, bo nawet trzy. I naładowany akumulator. No to ładnie. Czekajcie, bo tu coś jest. If I remember right, this should power up the teleportation router in the main room. I just hope it's safe to use. Never really liked this experiment or any of the oh, results. Shit. Dostał. Ładnie. Ajajaj, też oberwałem. 143. Mam nadzieję, że to nie ja oberwałem. Pudło, kurde, nie mogę trafić. Trafił. Liczę na poziom. Sto dziesięć. No to chyba mi trafił 110. Dobra, 50 punktów doświadczenia wpadło. Nic tu z tego potwora nie wypadło, niestety, z tego co widzę. Dobra, wróćmy się do tego głównego holu. A, tu jakaś dźwignia jest. Moment, coś się nam tutaj otworzyło, bo słyszałem. Ale to nie było to pomieszczenie, na pewno. A, sekret. Marcus has managed to get in? But how? His ship was shot to pieces by tower cannons and sunk to the sea bottom, with everybody on board. Even if he somehow survived, how would he get past any of the sea level entrances? I had them overridden and closed shut from the inside. Unless... No, she has no reason to help him. She knows we depend on each other. She needs me! Looks like they still have an ally in this fight. Thank you, Sophie. Moi drodzy, to chyba będzie dobry moment, żeby skończyć ten materiał. Dzięki za wspólne granie. Trzymajcie się. Hej!